Dzień dobry, dzień pani Karolino. Szlachetna paczka do pani. Jakby symbolicznie trzyma, bo potrzebujemy pomocy. Dzień dobry. I potrzebujemy teraz pomocy. Dziewczyny pomogą nam nosić. Zapraszamy. Bo słuchajcie, jest 10 paczek i niestety nie damy rady same wnieść. Pomożecie? To ubierajcie jakieś buty i chodźcie z nami do tyłu. Bo tutaj to chyba do tych, to chyba chłopaków będziemy musieli poprosić. Otwieramy. Co chciałaś najbardziej dostać? Chyba komputer zrobić. No w sumie. Nie ma komputera? No i czekamy w tym kartonie. Tak. Tak, no wiązałam z tym, szczególnie chodziło o komputer, bo dzieci jednak, no w dzisiejszych czasach jest to taki klucz do nauki, tak, bo wiele rzeczy wykonuje się właśnie na komputerze. Lalkę mam, popsuła mi się, mam gwozdek wsadzony tak z boku, pierze. No tak nawet staram się reperować, ale no samemu człowiekowi tak wszystko i zrobić, i kupić, i zresztą skąd, no bo jednak najstarsza córka studiuje, to też wiąże się z jakimiś tam dla nas wyżyczeniami, tak. Co pani dzisiaj czuje, widząc tą masę prezentów, tych ludzi, którzy takie szczęście. Są zaangażowani w to wszystko i chcą pomagać? Szczęście. Cieszy się pani, że te święta tak. będą dla was takie wesołe, inne. Po prostu będą inne niż każdego roku. Dla kogo to? Dlaczego? Kto to przygotował? My. Wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami, czyli to taka forma podziękowania dla tych. Wdzięczności.